Witajcie. Jak widać na pogórzu jest jesień. Wybrałem się dzisiaj na Can połowić klenie. Chciałbym wam przy okazji pokazać jeden z produktów Maśpo, który mi bardzo pomaga. Jest to pieczywo Fluo. A co dalej, zobaczycie wkrótce. Podczas jesiennych poszukiwań kleni przemierzam czasami kilometry ponad rzekę. Zobaczcie, jaką mam piękną scenerię. Złamane drzewa. Jest to niesamowity spacer. Dzisiaj mam takie miejsce jedno totalnej dziczy i chcę sprawdzić, czy są tutaj klenie. Zresztą jak to wygląda, zaraz wam pokażę. Dzisiaj na łowienie przygotowałem sobie tradycyjnie na moje sanowe klenie 3-kilogramowego top klasa rzekę. One bardzo lubią jej owocowy zapach. Do tego dodałem dwa wory gliny rzecznej z River Strong i pół worka bentonitu. Jest to w zupełności wystarczające na jedno łowienie, to jakieś 15 litrów. Mam tutaj rzekę, znalazłem rynnę około 2 metrów głębokości, co jest nasanie bardzo głęboką wodą. Myślę, że te klenie powinny tutaj być, chociaż dzisiaj zaskoczył mnie wiatr, rano było bardzo fajnie, bezwiecznie, a w tym momencie dostałem dość mocne podmuchy wiatru jeszcze po rzece. Będzie to bardzo trudne łowienie, ale spróbujemy złowić jakieś jesienne klenie. Pieczywo Fluo jest rzeczą, z którą się nie rozstaje podczas łowienia kleni. Ma akurat to, które wybrałem, to jest miks dużego pieczywa Fluo. Ma bardzo fajne, grube kawałki, zresztą zaraz wam pokażę. Przysypiemy tutaj troszeczkę na matę. Zobaczcie, jest bardzo jaskrawe i grube. Klenie uwielbiają, kiedy w nurcie przed ich oczami śmiga właśnie takie elementy jaskrawe, fluorescencyjne. Rysie oczywiście też lubi zaglądać do pieczywa Fluo. Jeżeli chce właśnie łowić klenie, wtedy dosypuje. Jedno opakowanie wystarczy nam w zupełności na cały baniak zanęty. To jest zanęta, staje się atrakcyjna wizualnie dla nich. Jeżeli ulepimy kulę, zobaczcie. Kula posiada takie różne fluo elementy, akurat tutaj w tym wypadku żółte i czerwone. Myślę, że to będzie bardzo atrakcyjne do kleni. Jeszcze dodam białych robaków topionych i spróbujemy cokolwiek złowić. Tak jak już wam mówiłem, firma Maśpo posiada bardzo bogatą ofertę pieczyw Fluo, bodajże 14 rodzajów w rozmaitych kolorach. Są żółte, czerwone, pomarańczowe, nawet zielony możemy dostać. I w dwóch grubościach. Jedne są gros, czyli bardzo grube, a drugie są fine, czyli są drobno mielone do łowienia delikatniejszych ryb, albo wtedy, kiedy potrzebujemy mniejszych kawałków tego właśnie pieczywa. I są jeszcze podzielone oprócz tego na dwie grupy. Jedna jest to pieczywo o mniej intensywnej barwie, a druga to jest takie typowe fluo, właśnie takie jak ja używam. Bardzo ostrych, bardzo atrakcyjnych dla kleni i dla jazi kolorach. Mój zestaw do łowienia na bolonkę jest bardzo prosty. Na rzece lubię łowić na groseta, akurat tu mam dzisiaj 6-gramowe. Mają bardzo fajną plastikową, grubą antenę wyporną, która pozwoli nam przy wietrze ustawić zestaw tak, żeby niewielka część jej wystawała, a cały korpus znajdował się pod wodą. Poza tym ta antena wyporna umożliwia stosowanie większych przynęt i nie zatapia ich po prostu przy zaczepianiu o dno. No i zbudowany zestaw jest najprościej jak może być, czyli wianuszek połowi, na środku jedna grubsza kulka, później śrutami zrobione do boku. Chodzi o to tylko, żeby on po prostu działał jako wianuszek, który się nie będzie plątał. Tutaj mam jednego śruta danego i tutaj mam trzy mniejsze na końcu, mały krętlik. Teraz jak będę gruntował? Mam to obciążenie w miarę w jednym miejscu zesunięte i po prostu będę przepuszczał zestaw tyle razy przez łowisko, aż zobaczę, że zaczepia o dno. Jeżeli będzie mi zaczepiał o dno, to będę go automatycznie obniżał. Będę go obniżał do tego momentu, aż swobodnie przepłynę bez żadnego puknięcia. I wtedy dołożę przypon, jeszcze będę regulował podczas łowienia. W ten sposób właśnie bardzo prosty możemy wyczaić w łowisku każdy kamień, możemy sobie znaleźć końcówkę rynny, możemy znaleźć początek rynny, a przy łowieniu z powikołem jest to niesamowicie ważne.
to by było na tyle. W tym momencie już wiem mniej więcej, gdzie mam rynnę. Jestem w stanie zanęcić. Zajęło mi to dosłownie 3 minuty. Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać z perspektywy mojego wzroku. Dzisiaj niestety mój operator pojechał na ryby. Widzicie, wrzucam spławik. I lekko uderza o dno, minimalnie tym dolnym śrutem, ale wlecze się jeszcze. I tu w tym momencie mogę przepuszczać rynną swobodnie. Zobaczcie, za chwilkę mi się rynna skończy. O, już był pierwszy kamień duży. Wiatr troszeczkę utrudnia wszystko i tu jest koniec rynny. Czyli mniej więcej tam na tamtym brzegu mam wykopane jakieś stanowisko, czy to zjazd bobrów jest. I rynna zaczyna się, jak zarzucę po skosie, to tu jej jeszcze nie będzie, tu będzie zaczepiało. O, tu jest bardzo agresywny wiatr, zabrał mi, zawiał spławik, to jest zawsze najtrudniejsze na rzece. Ale widać agresywne takie uderzenie o dno, trochę spławik się spionował na bok i to przeszkadza. Tu jest swobodny spływ, czyli mniej więcej stąd mam rynnę do tego wykopu, jakieś 4-5 metrów swobodnego spławu. O, i w tym miejscu będę łowił, właśnie do tego miejsca, gdzie zaraz nas sławik wjedzie. O, właśnie. Jak widzicie, przygotowałem sobie 8 kulek. Pieczywo fluo jest widoczne, robaczki. Jeszcze raz przepuszczę, żeby sobie odświeżyć dystans. Pierwsze puknięcie. Jest kamyk. Teraz powinna się zaczynać rynna. Okej. Miska i walimy. Pierwsza kula luźniejsza. Wiatr mnie wykańcza. Moje kleniowe miejsce po prostu jest dla mnie niedostępne. A tutaj dorwały mnie łotry. Inni amatorzy pieczywa fluo, niepożądani w mojej zanęcie. Ale cholernie waleczne. Przywiązać przypon, gdyż te dżory zawsze mi zrobią krzywdę i po brzyłki mi przecierają. Używam do łowienia na bolonkę haczyków carbon maczy Drenana 16. Jest to najlepszy haczyk tak na trzy białe robaki. I żyłka na przypon Teamem 1012.
jest to wystarczająca żyłka, żeby spokojnie można było wyholować ryby takie nawet do 2 kg. Myślę, że przy delikatnym holu nawet brzana nie będzie przeszkodą. Co jest najważniejsze? Oprócz miękkości i jakości tej żyłki, to jest to, że jak tutaj pisze 0,124, to tutaj jest 0,124. Zdecydowanie wolę używać żyłek tych, które mają podaną realną wartość, a nie później zastanawiać się, dlaczego ludzie wyciągają na przykład na 0,12 przepiękne ryby, a ja sobie nie mogę poradzić. Okazuje się, że ich 0,12 to jest 0,15. Zdecydowanie wolę, jak pisze tutaj 0,15 i łowię na 0,15. Już miałem nadzieję, że mam ładnego klenia, ale to kolejny tęczor. Na kołowrotku 0,16 Team Match, na przyponie 0,12 bolonka. Także widzicie, w jakich warunkach są testowane nasze żyłki. Na 12 jest to bardzo emocjonujący hol, każdy błąd i praktycznie jest po rybie. Są niezwykle mocne i niezwykle widowiskowe. Tak wygląda właśnie sanowa łobuzerka, która włazi i psuje mi łowienie. Przysmak, kukurydza i biały robak. Kolejny dzień łowienia mija. Chyba już jeden z ostatnich takich pięknych dni. Jak widzicie sami, pieczywo fluo działa. Nie zawsze możemy łowić te ryby, które chcemy łowić. Akurat dzisiaj klenie nie dopisały. Za to trafiłem kilka kropkowanych bandytów, którzy też potrzebują jakiegoś bodźca wzrokowego, takiego właśnie, jakim jest pieczywo fluo. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku.